marszałku, Wysoka Izbo. Nie będziemy dyskutowali tu nad tym, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, acz chciałbym powiedzieć, że powiedział mi pewien stary Arab w Dżeddzie, jak byłem, że jeżeli chcesz, żeby cię żona zdradzała i dzieci nie słuchały, to mów im, że Boga nie ma. Ale to jest wasza sprawa oczywiście. Natomiast ta ustawa nic nie mówi o kościele katolickim, ani nawet o chrześcijaństwie. Mówi dokładnie o wszystkich kościołach porówno, więc nie wiem skąd podejrzenie, że to jest akurat o kościele katolickim. I mam nadzieję, że wszyscy ludzie, którzy wierzą w Boga, bo w Boga wierzymy jednego, tylko inaczej interpretujemy Jego słowo, droga pani. Natomiast nie dojdzie do tego, co jest na Ukrainie, gdzie w tej chwili trwają bijatyki i państwo ukraińskie tępi cerkiew prawosławną, jedną z cerkwi prawosławnych. I w tej chwili świat milczy, kiedy dzieją się rzeczy naprawdę okropne i trwa prześladowanie jednej z tych cerkwi. Dziękuję za uwagę. Szanowni